Cześć! Dziś troszeczkę nietypowa sceneria, nagrywam film z domu, gdyż niedawno wróciłem z wakacji i przy szafie rak zacząłem słyszeć falującą pracę wentylatorów jednego z serwerów Dell 720 XD. Pracuje on już prawie 3 lata, więc chyba czas wykonać przegląd i lekki upgrade, o czym później opowiem. Czytałem, iż Yahoo swojego czasu wiózł dyski HDD na takim wózeczku i w wyniku wibracji spora ich część uległa uszkodzeniu, więc chcę zminimalizować ryzyko uszkodzenia dysków i nie będę ich wiózł autem. Przy okazji omówimy sobie zagadnienie, jak wygląda zużycie energii i w podsumowaniu odpowiemy sobie na pytanie, czy w 2023 12 generacji serwery są warte zakupu. W tym odcinku nie będę omawiał konfiguracji BIOS czy możliwości, jakie oferuje iDRAC, za to skupimy się na hardwareze, jak i funkcjonalności. Jeszcze dosłownie kilka lat temu ten serwer kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dziś możemy bez dysków go nabyć za kilka tysięcy złotych. Serwery z założenia są zaprojektowane do pracy z maksymalną wydajnością i niską awaryjnością. Same plusy, więc skąd taki spadek cen na przełomie kilku lat? Sprzęt IT jest kluczowym elementem funkcjonowania firm i jego niezawodna praca w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji to klucz do zysku. To oznacza, iż wiele firm wymienia swoje serwery na nowszą generację dość szybko, zanim ich przydatność dobiegnie końca. Zdarzają się wypadki, iż wymiany serwerów dochodzą nawet co roku, na przykład na rynkach finansowych, zwłaszcza tam, gdzie każdy ułamek milisekundy ma jakieś znaczenie. Wymiana serwerów w tym przypadku staje się jak najbardziej tego warta, ponieważ cały czas potrzebna jest absolutna przewaga, więc taka sytuacja otwiera rynek wtórny na wiele świetnych ofert używanych serwerów. Przejrzyjmy szczegóły specyfikacji tego serwera i kilka z nim związanych ciekawostek, ale najpierw, jeżeli podoba Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę, zasubskrybuj i jeśli masz pytania, napisz w komentarzu pod filmem. Zdejmijmy pokrywę. Ok, wyciągnijmy komorę przepływu powietrza, która nam będzie niepotrzebna. Ten konkretny serwer ma opcję obsługi do 768 GB pamięci RAM. Obecnie mam zainstalowane 64 GB. Te czarne elementy to są po prostu zaślepki gniazda, aby się nie kurzyło i nie uległo uszkodzeniu. Prawie wszystkie serwery są wyposażone w pamięci ECC. Procesor, który tutaj widzicie pod radiatorem, obecnie zainstalowany, to E5-2620 wersja druga. Posiada on 6 rdzeni, 12 wątków. Pracuje on z bazową częstotliwością na poziomie 2,1 GHz. Ta wersja serwera 720XD była oferowana w różnych konfiguracjach z różnymi procesorami, z czego najmocniejszy E5-2697V2 zawierał 12 rdzenie, 24 wątki. Był to chip o mocy termicznej 130 W. Ściągnijmy radiator procesora, wymienimy pastę, która po 3 latach już mogła troszeczkę stwardnieć. Tak jak widać, pasta, która znajduje się pod radiatorem, jest twarda jak najbardziej. Przypuszczam, że stąd główny powód falowania obrotów. Wyczyścimy radiator, wyczyścimy procesor, wymienimy pastę na nowo. Śruby, które dokręcamy, są zamontowane na sprężynach, w związku z tym po dokręceniu do końca śruby poczujemy, że dalej już się nie obraca. Sprężyny z odpowiednią siłą dociskają radiator do procesora. Jeśli chcielibyście kiedyś wymienić procesor na mocniejszy, sprawdźcie, czy będzie on przede wszystkim kompatybilny z płytą główną oraz jakiej mocy zasilacz musi być zainstalowany do poprawnej pracy. Przydatna w tej kwestii jest instrukcja, której link załączam pod filmem. W oryginalnej konfiguracji były zamontowane dwa procesory. Ja zdemontowałem jeden, ponieważ nie potrzebowałem tylu rdzeni. Brałem też pod uwagę zużycie energii elektrycznej.
Na pokładzie mamy kartę RAID K710 Mini. Na moje potrzeby splaszowałem ją do trybu ITBO. Był to niezbędny zabieg, gdyż programy takie jak Unraid czy FreeNAS muszą mieć bezpośredni dostęp do parametrów dysków pracujących. Obecnie zainstalowana karta, która znajduje się tutaj pod kartą graficzną, posiada 4 porty RJ45 1 Gigabit. Poszczególne porty można dowolnie przydzielać, np. dedykowanych wirtualnych maszyn lub po prostu agregować je. Ponieważ posiadam switch portami SFP Plus, w ramach upgrade'u wymieniam obecną kartę na taką, która posiada 2 porty SFP Plus 10 Gigabit i 2 porty RJ45 po 1 Gigabicie. Link do modelu karty znajdziecie w opisie pod filmem. Aby zdemontować tą kartę, tutaj są takie dwie śrubeczki, odkręcamy je do końca. Pod kartą jest takie złącze, trzeba troszeczkę siły, żeby ją podnieść do góry. I mamy kartę zdemontowaną. Teraz, aby zamontować kartę docelową, tak jak widać, one się troszeczkę różnią długością. Natomiast ta karta tutaj wejdzie. Teraz, aby zamontować tą kartę, tak jak widać, tutaj jest złącze, tutaj jest konektor. Trzeba troszeczkę pod kątem wsunąć tą kartę, troszeczkę trzeba pobujać. W tym momencie, jak już mamy kartę wstępnie osadzoną, to tutaj mamy na rysuneczku pokazane, aby docisnąć tą kartę w dwóch punktach, aby dokładnie to złącze zaskoczyło. I teraz już mamy kartę osadzoną, możemy dokręcić śruby. Wszystkie elementy składamy do kupy. Jeszcze tylko wspomnę, że karta zamontowana tutaj w Quadro P1000 posiada 4 GB pamięci RAM. Podczas pracy maksymalnie zużywa 47 W, więc jest to bardzo niewiele. Wszystkie zadania od konfiguracji BIOS, karty RAID, aktualizacji firmware, monitorowania pracy poszczególnych dysków czy wgranie systemu operacyjnego wykonuje zdalnie. By móc mieć zdalny w ogóle dostęp, niezbędny jest moduł iDRAC. Tutaj zainstalowany mam iDRAC 7 z wgraną licencją Enterprise. Pamiętaj, że są różne rodzaje licencje i przy zakupie zwracaj na to uwagę, gdyż np. licencja Express nie pozwala Ci na dostęp do wirtualnej konsoli i tym samym dość mocno ogranicza dostęp pracy zdalnej. W zasadzie moja konfiguracja serwera jest przygotowana do 12 dysków 3,5-2,5 cala, a także z tyłu mam jeszcze dodatkowe miejsce na 2 dyski 2,5 calowe, które można zamontować w osobnych kieszeniach. Jest to przydatne na przykład podczas instalacji TrueNASa, który w przeciwieństwie do Unraida można bootować już z dysków SSD, HDD. Natomiast Unraid niestety tylko startuje z pendrive'a USB zainstalowanego w systemie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś chce skonfigurować serwer głównie jako magazyn danych, to konfiguracja z dyskami 3,5 cala ma sens. Jak na razie dyski HDD, stosunek pojemności do ceny jest wciąż bardziej atrakcyjny niż dyski SSD. Serwer wewnątrz posiada port USB 2.0. Znajduje się on w tym miejscu. Akurat mam podpięty pendrive zainstalowanym na nim systemem operacyjnym Unraid. No ktoś spyta, no ładowanie systemu operacyjnego z USB? No serwer w obecnej konfiguracji stoi u mnie już trzeci rok i nie miałem najmniejszych kłopotów z podłączonym pendrive'em czy stabilnością pracy Unraid. W związku z powyższym, no tutaj obalam mity. Ktoś może spytać, co oznaczają kolorki? Pomarańczowy, niebieski w tym serwerze. No, pomarańczowe elementy można demontować podczas pracy, tak jak na przykład można wykonać czyszczenie wentylatorów lub jeżeli takowy wentylator przestanie funkcjonować, można go wymienić podczas pracy serwera. Natomiast jeśli chodzi o niebieskie elementy, można je tylko wyciągać podczas wyłączonego systemu. Przejdźmy do mojego podsumowania. Czy w 2023 Dell 720XD jest warte zakupu i do czego go stosować? W marcu 2023 roku w cenie 3000 zł otrzymujemy serwer z dwoma procesorami 2670 drugiej generacji, sumarycznie posiadające 16 rdzeni, 64 GB pamięci RAM, PCC, kontroler RAID K710, iDRAC 7 z licencją Enterprise, szyny, ramki na dyski i roczną gwarancję jeszcze dodatkowo od sprzedawcy. Oczywiście dodatkowo należy dokupić dyski twarde lub dyski SSD. Zawsze zalecam kupić nowe dyski oraz w tym przypadku przeznaczone do pracy w środowisku serwerowym. Cena i pojemność i ilość dysków to już jest sprawa indywidualna. W takim razie, po co mi taki serwer? Trzeba szafy rack, do zamontowania go jest głośny podczas pracy i czy to się w ogóle opłaca? Lepiej kupić małe pudełko NAS. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i moja opinia w tym temacie jest subiektywna. Osobiście posiadam 19-calową szafę rack, akurat mam takie możliwości
żeby ją wstawić w miejsce, w którym nie przeszkadza mi gabarytami ani hałasem. Wiele z moich znajomych trzyma swoje prywatne zdjęcia, filmy rodzinne gdzieś na pendrive'ach, przenośnych dyskach. Ja kiedyś robiłem podobnie, do czasu uszkodzenia tego nośnika i bezpowrotnej utraty danych. Postanowiłem troszeczkę zmienić filozofię. Nie ufam oferowanym przez różnorakie firmy usług, czyli odpłatny, ograniczony dostęp zwany inaczej chmurą. Jedyna opcja, która pozostawała, to NAS lub serwer. W pierwszej konfiguracji wykorzystywałem NAS Synology DS418, który kosztował w 2021 roku 2,5 tysiąca złotych. I szybko się przekonałem, że w moim przypadku to się nie sprawdza. Mała ilość pamięci RAM, procesor ARM i cztery kieszenie z dyskami ograniczało przyszłościową rozbudowę. Tym sposobem padło na serwer Della, który poza jednym minusem, większym zużyciem energii w podobnych pieniążkach, oferował znacznie większą wydajność, możliwości konfiguracji i rozbudowy. A propos, pod filmem znajdziecie informacje o mocy pobieranej przez serwer podczas jałowej pracy i przy 100% obciążeniu procesora. Moc mierzoną przez zewnętrzny miernik zużycia energii, szafa dobrze wentylowana. W moim przypadku serwer głównie wykorzystuje do lokalnego backupu plików ze wszystkich komputerów domowych, wykonania kopii zapasowych zdjęć i filmów, kontaktów, haseł ze wszystkich telefonów komórkowych w domu, możliwości zdalnego korzystania z Plex. Dodatkowo wykorzystuję program LANcache do szybkiej aktualizacji po sieci LAN komputerów naprawianych. Stąd właśnie potrzebowałem tego połączenia 10 gigabitów, aby szybko można było aktualizować poszczególne komputery, które są podłączone, zamiast ściągać z neta każdorazowo aktualizacji. Zamontowany procesor Xeon radzi sobie bezproblemowo z odpalaniem kilku wirtualnych maszyn jednocześnie. Każdy z nas ma inne wymagania. Jednym wystarcza pendrive, inny mały, cicho, oszczędny NAS lub płatne chmury. Ja stawiam na serwer ze zdalnym dostępem bez żadnych ograniczeń. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę, zasubskrybuj i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!